jakie rośliny cebulowe sadzimy wiosną, jak sadzić dalie, mieczyki i lilie, to temat dzisiejszego filmu z cyklu Ogród Ozdobny. Zapraszam! Większość najbardziej znanych roślin cebulowych, bulwiastych i rosnących skarb, takich jak na przykład tulipany, narcyzy, hiacynty czy krokusy, sadzimy jesienią. Ale są też takie gatunki, które sadzimy wiosną. I do nich zaliczyć można między innymi dalie, mieczyki, kanny, kalie, frezje, lilie, jaskry czy begonie. Są to rośliny bardziej ciepłolubne, które nie są w stanie wytrzymać silnych przymrozków, dlatego często wykopujemy je z ogrodowych rabat jesienią i ponownie sadzimy w kwietniu lub w maju, żeby zakwitły latem, w lipcu, sierpniu i wrześniu. Sposób sadzenia tych roślin nie różni się bardzo od sposobu sadzenia tzw. cebulek jesiennych. Umieszczamy je w ziemi mniej więcej na głębokości ich trzykrotnej wielkości, czyli małe cebule, bulwy i karpy zaledwie kilka centymetrów pod ziemią, natomiast większe głębiej. Warto nieco dłużej pozostać w temacie dali, bo sadzenie ich karp o różnych kształtach może wydawać się nieco bardziej skomplikowane, zwłaszcza dla początkujących, aczkolwiek wcale bardzo skomplikowane nie jest, o czym za chwilę. Warto poświęcić chwilę tematowi dali również dlatego, że są to rośliny wspaniałe, niezwykle dekoracyjne i niezwykle bogate, jeżeli chodzi o liczbę odmian. Ich rodzina jest bardzo liczna, zróżnicowana pod względem wielkości i barw kwiatów oraz pokroju roślin. Można uprawiać odmiany karłowe lub całkiem wysokie, dorastające nawet do 1,5 metra, o kwiatach pojedynczych, pełnych, półpełnych, pomponowych, kaktusowych, anemonowych, które mogą zdobić ogrodowe rabaty, jak również doskonale nadają się na kwiet cięty. Ich karpy, przezimowane po jesiennym wykopaniu czy też nowo zakupione, sadzimy w gruncie, gdy minie już ryzyko przymrozków, najczęściej na przełomie kwietnia i maja lub w maju. W zależności od wielkości karpy dali, jaką mamy, wykopujemy dołek, w który na dno wsypujemy kompostu lub żyznego podłoża. Ponieważ są to rośliny o dużych wymaganiach pokarmowych, z uwagi na to, że szybko rosną i bujnie się rozwijają oraz kwitną, o ile oczywiście tych składników pokarmowych oraz wody będą potem miały pod dostatkiem. Jeżeli nie mamy własnego kompostu, możemy wykorzystać gotowy do użycia ekokompost. Usypujemy z niego w dołku niewielki stożek, na którym umieszczamy karpę tak, żeby kawałek zazwyczaj widocznej łodygi skierowany był ku górze. Czasami widać już także kiełkujące pędy. One też są wskazówką, gdzie jest góra karpy. Następnie całość przysypujemy mieszanką kompostu z ziemią i podlewamy, żeby ziemia szczelnie otuliła część podziemną dali. W zagłębieniu musi się zmieścić cała karpa wraz z warstwą ziemi, która będzie ją przykrywać. W przypadku dali warstwa przykrycia powinna wynosić od 3 do 5 cm. Te karpy, które podczas zimowania bardzo się skurczyły lub pomarszczyły, możemy przed sadzeniem poddać 24-godzinnej kąpieli wodnej. Przy okazji sadzenia dali możemy je też rozmnożyć poprzez podział karp. Oddzielony fragment powinien składać się z 2 lub 4 bulw i co najmniej jednego kawałka łodygi. Małe, karłowe dalie możemy uprawiać też w donicach. W tym celu wypełniamy wybrany, stosunkowo duży pojemnik żyznym, przepuszczalnym podłożem, może być to na przykład ziemia uniwersalna, i w nim sadzimy karpy dali. Niewielkie formy mogą tak rosnąć i kwitnąć cały sezon. Uprawę pojemnikową możemy też potraktować tymczasowo, jako czas na podkiełkowanie dali, żeby pobudzić ją do wcześniejszego kwitnienia lub wtedy, gdy nie mamy jeszcze miejsca dla dali na rabacie w maju, ponieważ na przykład zajęta jest ona jeszcze przez inne rośliny cebulowe, które będą wykopywane na lato, ale potem w ich miejsce będzie można sadzić kolejne rośliny, na przykład dalie. Wtedy przesadzamy je potem z całą bryłą korzeniową w zwolnione dla nich miejsce. Mieczyki i lilie też można podkiełkować wstępnie w donicach i potem przesadzić je do gruntu, ale najczęściej sadzi się je od razu na rabacie. Dla nich nie trzeba wykopywać dużego dołka jak dla dali, tylko niewielkie dołki, mniej więcej 6-8 cm dla bulw mieczyków i 8-12 cm dla lilii, w zależności od wielkości cebul, jakie mamy. Zwróćmy uwagę, aby sadzić je stożkiem do góry i zawiązkami korzeni do dołu. Miejsce ich sadzenia też warto wcześniej lub nawet po posadzeniu zasilić kompostem czy wybranym nawozem. Wszystkie te rośliny kochają słońce.
Warto więc znaleźć dla nich jak najjaśniejsze miejsce. Nie lubią za to ziemi podmokłej. Jednakże w czasie upalnych i suchych dni pamiętajmy o ich podlewaniu. Wysokie odmiany wymagają często podpór. Już podczas sadzenia warto to uwzględnić. Jeżeli zdecydujemy się na posadzenie roślin cebulowych, między innymi gatunkami rosnącymi już na rabacie, należy w szczególny sposób ochronić je przed szkodnikami. Młode, dopiero kiełkujące rośliny, zwłaszcza dalie, są łakomym kąskiem dla ślimaków, które potrafią doszczętnie zniszczyć pojawiające się młode kiełki. Jeżeli zatem zauważymy na innych roślinach ślady żerowania tych szkodników, warto się ich pozbyć jak najszybciej. Możemy w tym celu rozsypać na rabacie granulat na ślimaki. Może być to przykładowo granulat zawierający substancję występującą naturalnie w przyrodzie, fosforan żelaza, który ulega biologicznemu rozkładowi. Po jego spożyciu ślimaki chowają się w swoich kryjówkach i tam zamierają. Działa on na żarłoczne i groźne dla roślin ślimaki nagie. Nie jest zagrożeniem dla ślimaków ze skorupką, jeży, ptaków, psów czy kotów. Granule należy równomiernie rozsypać na glebie w dawce około 5 g na metr kwadratowy. Są one odporne na wilgoć. Opakowanie 1-kilogramowe wystarczy na około 400 metrów kwadratowych. I to tyle na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Ogród Ozdobny oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.